Szanowni Państwo, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami od prawie 3 lat zabiega w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków o wpisanie cmentarza garnizonowego dolnego, tak zwanego francuskiego, do rejestru zabytków. Przez ten czas dokonaliśmy kilku interpelacji, kilku interwencji. Wysyłałem pisma do Urzędu Marszałkowskiego, do wojewody, również do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I w końcu, po naszej ostatniej interwencji, która miała miejsce w lutym tego roku, otrzymałem decyzję o wpisie tego terenu do rejestru zabytków. Decyzja jest nieostateczna. To oznacza, że właściciel tego terenu będzie miał prawo od niej się odwołać. Czego się spodziewamy? Niemniej jednak badania, które zlecił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków tego terenu, dowodzą, że po dokonaniu kilku wykopów dalej są tutaj właśnie szczątki ludzkie. Istnieje fundament pomnika odsłoniętego przez władze pruskie w 1916 roku, który upamiętniał osoby pochowane na tym cmentarzu. Celowo mówię, nazywam to miejsce cmentarz, ponieważ w latach 70. ówczesne władze to miejsce, ten cmentarz zlikwidowały na mocy decyzji, popierając się ustawą z 1959 roku, która wykluczała likwidację cmentarzy wojennych i wojskowych. Ten cmentarz jest cmentarzem wojskowym, więc akurat tamta decyzja w mojej ocenie była nieprawomocna. Dlaczego tak bardzo Wam zależało, żeby właśnie ten teren, to jest teren prywatny, był wpisany do rejestru zabytków? Ten teren już jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Z kolei rejestr zabytków jak gdyby bardziej chroni to miejsce. Zależy nam cały czas na tym, ponieważ tu są pochowane szczątki żołnierzy wielu narodowości. Pamiętajmy, że pierwsze pochówki były dokonane tutaj w 1864 roku. Dwóch pochówek, dwóch żołnierzy duńskich, którzy odnieśli rany w wojnie duńsko-pruskiej. Następnie pochówki z 1870-71 roku żołnierzy francuskich. Żołnierze, tutaj znajdują się groby żołnierzy carskich, bolszewicy, ale też najważniejsze, że tutaj są groby żołnierzy polskich, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Tym terenem również prosiłem o interwencję, o pomoc różne ambasady. Ambasady, których groby żołnierzy się tutaj znajdują. I bardzo, bardzo interesuję się i bardzo uzyskałem pomoc z ambasady francuskiej, z którą mam do dnia dzisiejszego kontakt. Jak powiedziałam, wiadomo, że to jest teren prywatny i właściciel już odwoływał się i chciał jakby wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków. Dlaczego? Rozumiem, że właścicielowi nie odpowiada to, żeby ze swojego prywatnego terenu zrobić miejsce pamięci. Ja rozumiem poniekąd właściciela tego terenu, że chce tutaj przeprowadzić jakieś swoje inwestycje, że wpis do gminnej ewidencji jak gdyby troszeczkę mu w tym przeszkadza. Niemniej jednak ten teren, patrząc na zapisy w planie zagospodarowania miejskiego, jest przeznaczony na Park Pamięci. Więc tutaj również patrząc na to, że są pochówki ludzkie, jest tutaj z informacji, które do nas docierają, którą dysponujemy, prawie 2000 pochówków. Więc inwestycja jakakolwiek na tym terenie jest nie do przyjęcia. Czy Państwo coś wiedzą, czy coś się nim zadziało między miastem a prywatnym właścicielem? Bo tu od jakiegoś czasu toczą się dyskusje, bo tak, nawet jak będzie właściciel się odwoła i nic nie uzyska, to będzie miał teren, na którym nic nie może robić.
dla niego to jest teren bezużyteczny, więc miasto wyszło z propozycją, żeby się na jakieś tam nieruchomości z nim zamienić. Czy wiecie, czy wiem, że jakby z tego, co kiedyś pytałam, nic się nie zadziało. Być może, nie wiem, jak pan sądzi, czy teraz właściciel będzie skłonny do tego, żeby na jakąś nieruchomość z miastem się zamienić, bo ta, jeżeli ten wpis będzie jakby uprawomocniony, nic mu nie da, no bo będzie miał właśnie bezużyteczną dla niego nieruchomość. Tak, dokładnie, tak jak pani mówi, wpis tego terenu do rejestru zabytków zatrzyma, zahamuje jakiekolwiek tutaj inwestycje właściciela. Również z tego, co do mnie docierają informacje, to wiem, że prezydent miasta, pan Maciej Glamowski, przeprowadził z właścicielem kilka rozmów. Jest propozycja ze strony miasta, żeby wymienić się gruntami. Wiem, że właściciel póki co nie był tym zainteresowany, a wręcz docierają do mnie informacje dosyć takie kuriozalne, że żąda odszkodowania za zgodę na wymianę. I to jest nie do przyjęcia.